Witamy serdecznie w kolejnych wywiadach na luzie. Dzisiaj na kanapie gościmy nową rozgrywającą startu, Paulinę Uścinowicz. Witamy Cię serdecznie, Ona. Zacznijmy od pierwszego pytania, żebyś troszeczkę krótko opowiedziała o sobie, jak zaczęła się Twoja przygoda z piłką ręczną, skąd pochodzisz? Pochodzę z Gdańska. Swoją przygodę z piłką ręczną rozpoczęłam w trzeciej, czwartej klasie podstawówki. Moja mama przez dłuższy czas trenowała piłkę ręczną i to jakby mnie skłoniło, żeby pójść i właśnie wybrać ten sport. Trenowałam tam w sumie do trzeciej klasy gimnazjum, skąd przyniosłam się do Gdyni i tam na początku na szczeblach juniorskich, a później przeszłam do seniorek. W tym sezonie dołączyłaś do startu. Co Cię przekonało do podjęcia takiej decyzji, żeby grać teraz u nas w Elblągu? To znaczy, jakby zakończyłam grę w Gdyni, grałam tam 2 lata, postanowiłam, że potrzebna jest jakaś zmiana i sądzę, że Elbląski klub był dla mnie najlepszą opcją, no i właśnie taką. Nie bałaś się tego, że będziesz porównywana do Sylwii Lisewskiej? Myślę, że nie. Myślę, że gra Sylwii to była gra Sylwii. Teraz przyszedł czas na mnie i mam nadzieję, że kibice będą oceniać mnie nie przez pryzmat tego, jak grała wcześniej Sylwia. Masz już za sobą oficjalny debiut w zespole. Jak oceniasz swoją grę, a jak i całego zespołu? Myślę, że jako zespół wypadłyśmy dobrze. Na pewno chciałyśmy lepiej, chciałyśmy, żeby ten mecz zakończył się wygraną w podstawowym czasie dla nas. Nie udało się, ale z przebiegu meczu myślę, że powinniśmy być zadowolone z tych 2 punktów. Na pewno cieszymy się z wygranej a co do mnie, no to na pewno mogło być lepiej, ale przynajmniej wiem, nad czym mam pracować przed kolejnymi spotkaniami. Jak uważasz, co jest największym atutem startu? Co jest największym atutem? Myślę, że możemy zaskoczyć tym, że młode zawodniczki wcale nie muszą być jakby gorsze i swoją walecznością i walką do końca i sercem zostawionym na boisku, myślę, że będziemy dawały radę wygrywać. W poprzednim sezonie dostąpiłaś do szczytu gry w Lidze Mistrzyń, a waszym przeciwnikiem był renomowany zespół z Bukaresztu. Rzuciłaś tam 7 bramek, to istne szaleństwo. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? Co wtedy czułaś? Znaczy, na pewno to było fajne doświadczenie. Wydarzyło się to w sumie tak nagle, bo w 30 sekundzie wylądowałam na boisku po kontuzji Martyny Borysławskiej. Samego meczu teraz nie pamiętam, bo to wszystko działo się, po prostu to były takie emocje, to wszystko się działo tak szybko. Ale na pewno dobrze wspominam ten czas i fajnie, że mogłam zdobywać doświadczenie w Lidze Mistrzów. A start w tym roku to wielka niewiadoma. Jak myślisz, jak skończy się dla Was ten sezon? Jaką ostateczną pozycję nam zaserwujecie? W sumie jest początek sezonu, także nie chcę na dzień dobry jakby mówić o tym, które miejsce zajmiemy. Na pewno będziemy walczyć i w każdym spotkaniu zostawimy serce na boisku i w takim składzie, w jakim jesteśmy, postaramy się o jak najlepszy rezultat i o jak najlepsze miejsce. W środę czeka nas prestiżowym z zespołem z Lublina. Jak nastroje w drużynie przed tym spotkaniem? Wydaje się, że Montex jest murowanym faworytem do obrony mistrzowskiego tytułu. Czy Wy też czujecie, że będzie ciężko? Na pewno będzie ciężko, ale myślę, że będzie ciężko tak jak w każdym meczu, bo przygotowując się do spotkania i patrzymy na to, czy jest to zespół z pierwszej szóstki, czy z tej kolejnej, czy to pierwszy, czy nawet ostatni. Przygotowujemy się tak samo oglądamy gdzieś tam wideo, przygotowujemy akcję właśnie pod tego zawodnika. Na pewno wyjdziemy zmotywowane, nie oddamy tych punktów łatwo, będziemy się starały, żeby zostały one w Elblągu. No i mam nadzieję, że damy radę. Będziemy za to trzymać kciuki. A powiedz, jakie są największe atuty Paulinę Uścinowicz, a nad czym musi jeszcze popracować? Mocne i słabe strony. Wiem, że ciężko, ale co to może być? No na pewno gdzieś tam ze względu na wzrost moim atutem jest rzut z drugiej linii. Wiem jednak, że muszę nad nim sporo pracować. Lubię też grę w obronie, także sporo się nad tym skupiam, żeby ta nasza defensywa i moja gra razem z dziewczynami była dobra. A ja masz czas na jakieś inne zajęcia poza piłką ręczną?
jakieś inne zainteresowania? Znaczy, od miesiąca, jak tutaj praktycznie, czy półtora miesiąca, jak jestem w Elblągu, to trenujemy dwa razy dziennie, więc nie za bardzo jest czas na cokolwiek. Ale w wolnym czasie lubię gdzieś tam aktywnie spędzać czas lub spotykać się z przyjaciółmi i bardzo lubię gotować, także w wolnej chwili uciekam do kuchni i coś tam próbuję. Mówi się, że Elbląg to sypialnia Trójmiasta, a więc powiedz nam, jak się sypia w Elblągu? No na pewno zmiana miejsca zamieszkania była dla mnie, jest to spora różnica, bo wielkością te dwa miasta naprawdę się różnią. A ja od dzieciństwa mieszkałam w Trójmieście, konkretnie właśnie w Gdańsku. Na razie mieszka mi się tutaj dobrze i mam nadzieję, że w sumie tak zostanie jeszcze. Mam nadzieję, że znajdę czas, żeby trochę pozwiedzać i pochodzić po Elblągu. No ale na razie jest fajnie i mam nadzieję, że tak będzie do końca. Mamy pytanie takie dosyć nietypowe. Jaki jest Twój ulubiony kolor? Pytamy dlatego, że czerwone koszulki i Twoja czerwona kartka w pierwszym ligowym meczu, coś ciągnie Cię do tego koloru? Nie, chyba nie. Ulubionego koloru nie mam. Myślę, że czerwony ze względu na tą kartkę w tym pierwszym meczu to na pewno nie jest. Ale tak to chyba nie mam. A masz zamiar zostać w Elblągu na dłużej niż jeden sezon, czy tylko jeden sezon? Myślę, że wszystko zależy od tego, jak ten sezon obecny nam się potoczy. Nie wykluczam żadnej opcji i zobaczymy, co czas przyniesie. Dziękujemy Ci za poświęcony czas i za udział w wywiadzie na luzie. Mamy taką tradycję, że zawodniczka, która siedzi na kanapie, nominuje kolejną, która musi u nas się pojawić. Kto to będzie? A myślę, że teraz czas na Paulinę Stapurewicz. Paulina, zapraszamy na kanapę. Do zobaczenia. Do zobaczenia.